W tegorocznym międzynarodowym konkursie dokumentalnym jest sporo bardzo dobrych filmów o Rosji albo z Rosji. I właśnie jeden z takich tytułów chciałabym Państwu szczególnie polecić. Nazywa się Wykop i oczywiście jakoś nawiązuje do głośnej powieści Andrija Płatonowa, ale rzecz dotyczy Rosji jak najbardziej współczesnej. I najciekawsze jest to, że reżyser tego filmu Andrzej Grazew zmontował go wyłącznie z materiałów znalezionych na YouTubie. Przeczesał ten serwis do samego spodu, znajdując tam setki, jeśli nie tysiące materiałów wrzucanych przez anonimowych y, y, amatorów, Rosjan, Rosjanki y, i z tego wszystkiego stworzył porażający obraz państwa rosyjskiego jako takiego kolosa na glinianych nogach, y, jako kraju, który lekceważy swoich obywateli, który doprowadza ten kraj, to społeczeństwo do ruiny i w zasadzie nie byłoby w tym nic oryginalnego poza tą formą, y, no bo diagnoza jest jakby powszechnie znana, natomiast y, Ciekawa rzecz, która się w tym filmie dokonuje, to jest to, że za pomocą rozmaitych zabiegów filmowych, montażowych, Griazew właściwie pokazuje, jak taki indywidualny gniew stopniowo, stopniowo narasta i wyradza się w coś większego i tym samym przynosi jakąś nadzieję na zmianę. Ale myślę, że ten film to nie jest tylko film o Rosji i tym bardziej go Państwu polecam. Wykop.